Witam na wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na recenzję klawiatury SteelSeries Apex w wersji RAW. Przede wszystkim, czym różni się wersja RAW od podstawowego Apexa, którego recenzowałem dla Was kilka dni temu. Otóż przede wszystkim klawiatura jest tańsza o ponad 100 zł. Jeśli chodzi o sam kształt, wygląd klawiszy i tak dalej, funkcjonalność, to jest to dokładnie ta sama klawiatura. Pozbawiona jest kilku cech. Przede wszystkim nie mamy tutaj portów USB, dwóch portów, które są znane z tradycyjnego Apexa, tego droższego. Nie posiadamy także pięciu stref podświetlenia w 16 milionach kolorów. Jest tylko jedna strefa i podświetlenie jest tylko białe. Natomiast wyregulować możemy je aż w 8 poziomach. Zanim przejdziemy dalej, pokażę Wam przy okazji, jak to wygląda przy zgaszonym świetle. W tej chwili mamy maksymalny poziom oświetlenia i będziemy go sobie stopniowo zmniejszać. Jak widzicie, podświetlenie może być naprawdę minimalne i możemy je także całkowicie wyłączyć. A teraz rozjaśniamy. Ok, moi drodzy, przechodzimy dalej. Tak samo jak w Apexie mamy dużą spację, aż 6 strzałek kierunkowych, takie też strzałki pośrednie, klawisz W z takimi wygłuskami, żeby było łatwiej znaleźć, 12 klawiszy makro u góry, które są takie troszeczkę wyższe od pozostałych, aby również było łatwo się w tym odnaleźć. I tutaj zaczynają się znów pewne różnice, ponieważ mamy tylko dwa klawisze warstw, czyli takich profili. W Apexie w wersji pełnej mieliśmy aż 4 i tak samo tutaj mamy 5 klawiszy MX, a w Apexie mieliśmy 10. Tak więc wersja RAW generalnie różni się tymi szczegółami. No, żeby klawiaturka była trochę tańsza, musiano z czegoś zrezygnować. No i właśnie tak to wygląda. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze klawisze multimedialne. W Apexie były one osobno z boku. Tu mamy je ukryte pod klawiszami funkcyjnymi. Czyli jest to sterowanie jasnością oświetlenia, przewijanie do tyłu, do przodu, play, pauza, wyciszanie dźwięku, ściszanie oraz robienie głośniej. Zobaczcie, tak wygląda sam układ klawiszy. Klawiatura jest naprawdę bardzo płaska, fajnie wyprofilowana. No tutaj też nie świeci nam się z boku ta strefa. W tym droższym Apexie tutaj mamy także podświetlenie. Kolejna wspólna cecha, klawisz SteelSeries, który w połączeniu z klawiszem Windows blokuje klawisz Windows, a także w połączeniu z klawiszami funkcyjnymi zarządza tymi właśnie tutaj funkcjami. Co jeszcze podoba mi się w klawiaturach Apex, przede wszystkim to, że skok klawisz jest bardzo niski. Zobaczcie. Klawisze reagują z minimalną siłą. Przede wszystkim są też bardzo ciche. No i klawiatura posiada także 20-klawiszowy anti-ghosting. Jakie klawisze dokładnie zawierają się w tej strefie anti-ghostingu, przeczytacie sobie w recenzji tekstowej na portalu. Oczywiście już teraz Was do niej zapraszam. No i przejdźmy jeszcze do kolejnej części naszej prezentacji. Za chwilę zobaczycie oprogramowanie, jak to wygląda w kwestii programowej. Natomiast zobaczcie, jak jest wykonana klawiatura, jeśli chodzi o materiał. Tutaj mamy taką zintegrowaną podkładkę pod nadgarstki, która jest dość krótka, ale przy całej rozpiętości klawiatury myślę, że jest w porządku. Mogłaby być dosłownie troszeczkę dłuższa o 2 cm, ale generalnie da się wygodnie pisać w ten sposób. W środku mamy wykończenia z takiego błyszczącego plastiku, no, który niestety łapie odciski palców, jak to bywa w przypadku takiego wykończenia. Nie jest najgorszy w czyszczeniu, tak więc jesteśmy w stanie w dość prosty sposób utrzymać tą klawiaturę w czystości. Jeszcze ważna dla mnie rzecz, czyli antypościski. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda, ale zobaczcie, klawiatura trzyma się biurka bardzo dobrze i wygląda to tak. Mamy takie
wystające gumki antypościskowe. Są jedynie 4, ale to w zupełności wystarcza w przypadku tej klawiatury. No i gdybyśmy chcieli, aby tył naszej klawiatury był bardziej uniesiony, mamy wtedy w zestawie jeszcze takie gumki podwyższające. Wtedy o jakiś centymetr, półtora cała klawiatura idzie jeszcze wyżej. Wtedy cała klawiaturka przesuwa się bardziej w tą stronę. I jeszcze, moi drodzy, jedna rzecz, która mi się nasuwa. W Apexie podstawowym mieliśmy kabel w oplocie zabezpieczony. Tutaj mamy zwykłą gumową izolację, więc jest to już w tej chwili ostatnia rzecz różniąca te dwie klawiatury. No, tak wygląda sekcja programowa. Oczywiście oprogramowanie to SteelSeries Engine, czyli jeden uniwersalny program dla praktycznie wszystkich urządzeń firmy SteelSeries. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. Więc zobaczcie, mamy tutaj całą naszą klawiaturę. Możemy każdy z klawiszy zaprogramować. Nazwać go, przypisać jakieś makro, ustawić odpalanie aplikacji itd. Oczywiście same klawisze makro możemy również zaprogramować dowolnie. MX-y i możemy to zrobić oczywiście dla tych dwóch profili warstw. Kolejna zakładka settings, czyli tutaj mamy ustawienie jasności. Tak jak mówiłem, jest to 8 poziomów i częstotliwość próbkowania. Maksymalna 1000 Hz, czyli reakcja na poziomie 1 milisekundy. Bardzo ważna rzecz w grach, ponieważ wtedy komunikacja z komputerem naszej klawiatury jest najszybsza. Nasze reakcje na wirtualnym polu bitwy również są maksymalnie szybkie. Jeśli ktoś woli grać na mniejszej częstotliwości, nie ma z tym problemu. 500 Hz, 250 i 125. Właściwości. Tutaj możemy sobie zapisać to wszystko jako profil i statystyki. Czyli też rzecz znana z podstawowego Apexa. Wciskamy Start. Naciskamy klawisze Stop. I mamy teraz pokazane, które klawisze były naciskane, z jaką prędkością, ile razy i tak dalej. I moi drodzy, podsumowując, klawiatura SteelSeries Apex Row jak dla mnie jest również bardzo dobrym urządzeniem, tak jak ten droższy Apex. No cóż, z kilku rzeczy zrezygnowano, kilka rzeczy zmniejszono kosztem właśnie niższej ceny. Tak więc jeśli spodobała Wam się podstawowa wersja Apexa, ale wydaje się Wam z jakichś powodów za droga, macie do wyboru jeszcze Apexa wersji Row. Jest tańsza o ponad 100 zł, jest cenowo bardziej przystępna. Oficjalna cena to około 300 zł, widziałem ją w internecie nawet za 250. Tak więc cena jest już, myślę, bardziej atrakcyjna. No i przede wszystkim klawiatura jak najbardziej polecana do grania ze względu na swoje cechy, takie jak klawisze makr, anti-ghosting. No i przede wszystkim też bardzo dobrze się na niej pisze poprzez niski skok klawiszy, bardzo ciche klawisze, no i wygodne ułożenie całej klawiatury. W tej wideo recenzji to już wszystko. Zapraszam Was także do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Tam także dużo więcej informacji o tej klawiaturze. No i to by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć!